Ale się wyjebałem. O kurde. Już na start. Oj, 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 oj. O, sarna tylko jeszcze tam łazi. Ale może się bujnie. O cholera. Halo, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ziutek, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na serii. I tu uwaga, teraz mała zmiana. Życie zwyczajnego rolnika. Powracamy tutaj do innej tutaj nazwy teraz, do serii zwyczajnego rolnika. Myślę, że nazwa wam ko dosyć kojarzona. W dzisiejszym odcinku będzie akcja obornik, a o samej nazwie to już wam wiecie, opowiem w trakcie tej odcinka. I cóż, ruszamy dzisiaj oborniki. Jak widzicie, przygotowane zestawy. Perkins jest przygotowany, wszystko już przygotowane. Tutaj Władek też jest. Pogoda słaba, pada, no ale trzeba troszeczkę rozrzucić obornika. Dobra, odpalamy Władzia. Tutaj obrotów złapie. Włączamy wałek przekaźnika mocy. O. A jak wiedziałem, że to zaraz do 60 wsiądę, kurde. To nie tak to miało wyglądać. O właśnie, i lecimy. Tu by się przydało. O. O właśnie. Teraz elegancko. I teraz tak to uregulować. Niestety te tryby tutaj coś. Ciężko mają się ruszyć, poczekajcie. Muszę tutaj trochę ruszyć w ciągniku, bo niestety. O, teraz zapaliło. Oj, coś czuję, że będzie ciężko. Będę tak teraz latał, żeby załadować, no ale nie ma innego sposobu. O, teraz widzę. Zaczyna to trybić. A. O. Tak. To jest takie trochę, wiecie, męczarnia, no i będę musiał skakać teraz tym jak ten dureń. Tu. Ten cyklop, ten troll ma takie trochę swoje gdzieś tam nie do pracowania, no ale cóż, nie stać. Nic na zakupienie, czegoś lepszego. No będę musiał pomyśleć w końcu o jakimś turze do 60. Trochę zejdzie z samym ładowaniem. Okej. To Władka. No ten, przełączka. Wow. Słuchajcie, ja trochę tego Władka przestawię, bo parkingu, dobra. No jest tu trochę ciasno, trochę poskakamy. Trudno się mówi. Nic z tym nie zrobię. Dobra. Klapę. Przełączyć tryby, no. Jak macie jakiś pomysł, jak to poprawić, to dajcie znać. Ja z chęcią korzystam z takiego czegoś. To jest dosyć irytujące. Jak na tego. Na takie coś.
O. Bra. Ten Władek zaraz tu takie obroty ma, że ojeju. Kolejny garść obornika. Tam do tyłu. Super. To sobie jakoś tu pomóc. Aha. A. No to ruszamy już w drogę, załadowałem. Co jak co, ale jest bardzo męcząca, ja ten ładunek, ten trolem to jest męczący. Ja sobie tutaj muszę sobie poprawić. No to ruszamy w drogę. Rozpadało się jak grom jasny. Dobra. Jedynka. I ruszamy na pole. Załadowany cały rzutnik. Lecimy pierwsze na pole po tam po najdalszej pszenicy. Ruszamy. O. Kombajn w ogóle powinienem chyba przestawić, by było lepiej wyjeżdżać. A tutaj nie zamknąłem wrót. Ogólnie tak, sprzedałem jeszcze cały owies poza odcinkiem. Zdecydowałem się sprzedać cały owies, żeby już po prostu mieć trochę pieniędzy. Jak widzicie, mamy 73 tysiące. O, idzie. Matko boska. Pani, uważaj, pani. Poczekać. Na koncie jeszcze tam drugi przelew ma przyjść. Za owies, za rzepak i za pszenicę. Bo jeszcze miałem jeszcze troszeczkę rzepaku, a go nie było niestety. Wjeżdżamy. Warunki takie, że to siok. O, ale przysiada. Mam mod tutaj na... Dobra, jadymy z tym śledziem. O Jezu, ciekawe czy on nie siądzie mnie tu, bo jest tak mokro, jest grząsko. Siada, siada. Ale nie, jeszcze walczy. Nie odpuszczam sobie na razie. O. I to jak siada. Ryje po prostu. Jak cholera. O ja pierdacz. Co tu się dzieje? Ale się wyjebałem. O kurde. Już na start. Oj, 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 oj. O, sarna tylko jeszcze tam łazi. Ale... Może się bujnie. O cholera. Oj, udało się wydostać. No cóż, jak na początku widzieliście, jest tutaj ostro. Jest naprawdę grząsko. Spróbuję, nie mogę się tutaj zatrzymać. O już, już, o już, pada, już, siada, o patrzcie. Dobra, trzeba ruszać. Cholera jasna, mam nadzieję, że nie przysiądzie, bo jak siądzie, to już... Na tej drugiej stronie to kunie, ta hola u Zbyszka. Zobacz ta, co się dzieje. O ludzie. Tylko błoto samowali. O. Kurwa. Muszę tu z rozpędu wyjeżdżać trochę tak niebezpiecznie. Ale nie ma innego wyjścia, bo jak siądę, to ino na raz. Dobra, wjeżdżamy druga tura. Dobra, gazu, gazu, gazu. O, 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 o. Dobra, dobra, złapał. O ludzie, jak ciężko ma. By musi tylko śwista. Ściąga go na lewo, prawo, kurna dziad. Cholera jasna, niedobrze. Ale jeszcze będę próbował, no cały czas go gazuję, gazuję. Oj, 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 obroty, 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 obroty.
Oj, siedzę. Cholera jasna, nie gadaj. No przy końcu. Dobra, wyłącz szybko wałek. Wyłącz wałek i szybko jedynka. Cyk. Redukcja, dwójka. Może się wygrzebie. O cholera, i znowu w tym samym miejscu. Tu jest akurat trochę utwardzenia. O, złapał wałek. Wyciągnął się. O kuźwa, tylko zarył. O, tutaj to już w ogóle jest zaryte. Dobra, wjeżdżamy, pełny gaz. Nie ma co pierdzielać się. Rura. Cholera jasna. Czy po tym oborniku? Nie, no to się... To się nie uda. Na razie tu będzie takie przeczekanie. Bo tego nie zaoram. Jasna cholera. Bo wyjechałem go się... Wybacz panie! Boż kurna. Sąsiad. Sąsiadowi, żem wyjechał. Dawaj ognia! Trochę już... No znowu pewnie tam przeciągnie przy górce, chociaż może, oby nie. Uj, dawaj, no. Jeszcze mało paliwa w baku. Może mu starczy. Czy takie zużycie jest, że o Jezu. Dawaj. Oj, w ogóle tak zapomniałem właśnie, dobrze mi się teraz przypomniało. Dlaczego stwierdziłem, że chcę zmienić serię z małego gospodarstwa na życie zwyczajnego rolnika? No bo w sumie tak naprawdę stwierdziłem, że życie zwyczajnego rolnika bardziej brzmi tak lepiej niż takie małe gospodarstwo, bo to nie jest w sumie tak... Taka średnia ta nazwa. Nie tak średnio pasowała i tak po przemyśleniach zdecydowałem się, że zrobię sobie... inną nazwę. No i jak widzicie, się udało. Oj! Zmiany nastąpiły. O, już walcz. O, masz, już. Siedź! Siedzę. Dobra, gaś. Kurwa, jak siadł. Rozrzutnik też, osiadł tylko. Na rozrywane wszystkiego. Kurwa mać. A nie mam co gorsza, hola. Hola zapomniałem wziąć, kuźwa, od Zbyszka. Zbyszek go ostatnio pożyczył, bo holował ciągnik, bo mu się zepsuł. Został u niego. Bożeż, kurwa mać. No to jest teraz, widzowie, problem. Wiecie co? Ja tutaj chyba się z wami pożegnam. Zobaczymy się w następnym odcinku. No ja będę leciał chyba po hola. Albo w następnym odcinku wyciągniemy 60, no bo co ja sam zrobię? Bez hola to nic się nie uda. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!